Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, przyjaciółka Barbie pomoże jej dzisiaj w bardzo ważnej kwestii. I jak myślicie, o co będzie mogło chodzić? Tak się nie mogę doczekać dzisiejszego wieczoru. Ken przychodzi do mnie dzisiaj i będziemy spędzać randkę. Myślę, że to będzie naprawdę taki przełomowy okres. Wow, randka z Kenem? No to na pewno musiałaś się bardzo długo przygotowywać do tego wieczora. A co będzie takiego ciekawego robili dzisiaj? No, jak to co? Pewnie obejrzymy jakiś film, a potem zjemy pyszną kolację przy świecach. Wow, no to rzeczywiście zapowiada się bardzo ciekawie. A co przyrządzisz mu na kolację? Nie, ja zamówię coś do jedzenia. Myślę, że jakąś chińską patelnię albo pizzę. Co ja się będę przemęczać? No ale Barbie, tak nie może być. Przecież on musi widzieć, że ty się starasz, więc powinnaś ty przygotować taką kolację. O rany, naprawdę tak myślisz? Och, może rzeczywiście będzie myślał, że jak zamówię jedzenie, to że mi nie zależy, a mi naprawdę bardzo zależy. Ale tylko została godzina do jego przyjścia. Przecież nie zdążę zrobić zakupów i czegoś przygotować. Bez obaw, Barbie, weź wdech i wydech. Słuchaj, skoro jest godzina, to leć szybko do sklepu, kup wszystkie potrzebne produkty i powiesz mu, że zrobicie taką kolację wspólnie, ale przynajmniej będzie zadowolony, że przemyślałaś to. Pomyśl, co byłoby romantyczną kolacją, kup może, nie wiem, makaron, spaghetti, będzie bardzo fajnie, no i będziecie przyrządzać to razem, a wspólne gotowanie również łączy ludzi. Rany, jesteś wielka! Dobra, to co? Ja spadam. Szybko muszę pójść do tego sklepu, żeby zdążyć. No, dziękuję ci bardzo. Pa, pa, buziaki! Och, już jestem. Dobra, to co? Czas wziąć koszyk! No, i teraz można już robić zakupy. Tak się stresuję. Co by tu wybrać? Są tu różne napoje. Muszę dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzeć. Tutaj jest właśnie makaron. Jest też sos pomidorowy. Na przykład też jest lemoniada. O, jest też napój arbuzowy, a także chlebek. A tutaj jest kolejny makaron, ale tym razem taki kolorowy, taki bardzo teraz na czasie. Jest też pizza z pieczarkami, z salami i z oliwkami. A tutaj są ciasteczka. No a niżej jest ketchup, jest musztarda i lody w kubeczkach. No myślę, że kupię naprawdę dużo. No to czas pochować do koszyczka różne potrzebne rzeczy. Na pewno wezmę sok arbuzowy, oho, wezmę też lemoniadę, na pewno się przyda. No i do makaronu na pewno też przyda się sos pomidorowy. Czy uda mi się wyciągnąć? Tak, świetnie. No a niżej myślę, pizza się chyba nie przyda, ale wezmę oczywiście makaron. Na pewno zrobię makaron dzisiaj na kolację, no i może wezmę jeszcze ciasteczka, tak na osłodzenie. No i myślę, że na deser idealne będą lody, a więc wezmę także oba opakowania lodów. To fioletowe i to białe. Rany, naprawdę się obkupiłam. Mam cały pełny koszyk. No to co? Czas chyba iść do kasy i skasować wszystko. No i pędem wracać do domu. O, jest tutaj kasa samoobsługowa. Świetnie! No to czas skasować wszystkie produkty. Trochę makaronu, lody, ciasteczka, sos pomidorowy, napój cytrynowy i arbuzowy. No i chyba to wszystko. A co tu obok jest? Wow, są tu różne torty. Może torta też kupię? Tu jest truskawkowy, a obok są takie babeczki. Ale myślę, że chyba lepszy będzie tort.
To teraz czas wszystko przypakować do mojej niebieskiej zakupowej torby, a więc chowam także torcik, no i wszystkie inne potrzebne elementy. Lody, ciasteczka, no oczywiście też makaronik, uhuhu, powoli cała torba się już powiększa. Napój jeden, sos, a nie, to jest sok arbuzowy, no i co ja tu jeszcze wzięłam? Sos pomidorowy, no jasne, i to będzie już wszystko. Troszeczkę zaszalałam. Tych zakupów mam naprawdę bardzo dużo, ale to nic. Ważne, że Kenowi powinno się spodobać i nasz wieczór minie nam naprawdę bardzo miło. Dobra, to wracam do domku. Uff, udało się, zdążyłam. To teraz wyłożę wszystko, co potrzebne na stoliczek i wtedy powinno być już wszystko pod kontrolą. Dobra, a więc na pewno przydadzą się ciasteczka. Mogą być na widoku, a niech wszystko będzie na widoku. Makaronik również się przyda. Niech wie, że do makaroniku kupiłam sosik pomidorowy. Świetnie. No i oczywiście ciasto musi być na samym środku. No pewnie, że tak. No i lody również będą na pewno świetnym elementem dzisiejszego wieczorka. No ale napoje również, a więc napój właśnie arbuzowy, ale także cytrynkowy. Wow! No i w takim oto sposobem mam dosłownie wszystko i wszystko się pięknie prezentuje na stoliczku. Wierzę, że mu się spodoba. Jest tego tak dużo, że na pewno będzie widział moje starania. Ding dong! O! Chyba przyszedł już Ken! Wow! Udało mi się z wszystkim wyrobić. No jutro będę musiała zadzwonić do mojej przyjaciółki i jej bardzo podziękować, bo to dzięki niej wszystko się udało i wierzę, że Ken będzie zadowolony. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. No, a jeżeli macie ochotę na więcej tego typu filmów, to kliknijcie subskrybuj, a my się widzimy już kolejnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!